Landrynki. Drugiego dnia kolonii wezwała nas wychowawczyni, mnie i mojego kumpla, i mówi do nas: chłopcy, macie nowego kolegę. Przyjechał dopiero dziś, jest bardzo spięty, bo to jego pierwsza kolonia, pierwszy samodzielny wyjazd. Zajmijcie się nim. Niech się chłopaczyna wyluzuje, rozerwie, zapomni o stresie. Poszliśmy do naszej sali i widzimy gościa. Wyższy od nas o głowę, barczysty, wyglądał na dużo starszego. Tylko jego twarz dziecka wskazywała na to, że jest naszym rówieśnikiem. Trochę się go wystraszyliśmy i zamiast podejść do niego, zaczęliśmy kombinować. A on siedział na łóżku rozwalony, oparty plecami o ścianę i obojętnie gapił się gdzieś przed siebie. Walizki nawet nie rozpakował. Pewno liczył na to, że uda mu się stąd szybko zawinąć. Oczy miał świecące. W ogóle się nie ruszał, tylko dolna warga mu drżała, jak chwilę przed wybuchem płaczu. Poza nami w sali nikogo nie było, bo inni chłopcy bawili się na podwórzu. Postanowiliśmy nowego jakoś rozśmieszyć i zaczęliśmy się z kumplem wygłupiać. Lecz on udawał, że nas nie widzi. A może naprawdę nas nie widział? Jak to dzieci, zaczęliśmy skakać po łóżkach, głośno się zachowywać i wzajemnie sobie dokuczać. Nowy jednak w ogóle nie zwracał na nas uwagi. Skończyło się na tym, że kumpel mnie gonił. Nie pamiętam już czym, ale strasznie go wkurzyłem. Nie był on jakoś wyjątkowo wysportowany, a ja byłem lekki i sprężysty. Dlatego, żeby mieć przewagę, wskoczyłem na szafeczkę pomiędzy łóżkami i przemieszczałem się skacząc na kolejną. Szafek było tyle co łóżek. 12. W taki sposób bez problemu zostałem nieuchwytny. Mój kumpel jednak po jakimś czasie wkurzył się jeszcze bardziej. Miał na swojej szafce torebkę z landrynkami. Dostał je od ojca przed wyjazdem. Na miejscu poczęstował wszystkich i torebkę zostawił w widocznym miejscu, tak żeby sobie jedli. Ale nikt ich nie brał, bo landrynki wcale nie były takie smaczne. Zresztą posklejały się w jedną wielką pomarańczową bryłę i nie szło ich odkleić. A więc mój kumpel złapał tę torebkę i świsnął nią we mnie. Nie był on jakimś wyborowym strzelcem. Landrynki przeleciały obok i niestety trafiły naszego nowego kolegę prosto w twarz. Torebka trzasnęła. Skawalone landrynki nagle rozszczepiły się i posypały po kątach. A nowy wybuchł tak rozwrzeszczanym płaczem, że zaraz zleciała się wychowawczyni i inne babki. Było nam bardzo głupio. Mieliśmy zapewnić mu rozrywkę, a wyszło na to, że daliśmy w mordę. Nowy pewno pomyślał, że trafił do piekła i będzie miał tu przegwizdany. Na szczęście wyluzował szybciej niż się spodziewaliśmy i puścił w niepamięć ten incydent. Okazał się całkiem dowcipnym chłopakiem i fajnym kolegą. Nigdy już nie płakał, tylko po tych 3 tygodniach pobytu, jak już odjeżdżaliśmy i każdy rozchodził się w stronę swojego autokaru, miał tę minę, z którą zobaczyliśmy go po raz pierwszy. Świecące oczy i drżącą dolną wargę.